Ziemia Święta. Miejsce naznaczone przez Boga. Tutaj narodził się Jezus Chrystus. Tutaj żył i głosił swoją naukę. Tutaj wreszcie dokonało się misterium Paschy, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na tej ziemi rozpoczyna się też droga Kościoła, który wyszedł z wieczernika, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa miejsca te nawiedzane są przez rzesze pielgrzymów, pragnących zobaczyć i poznać miejsca, wśród których przechadzał się sam Bóg. Pątnicy, chcący pogłębić swoją wiarę, wyruszali w daleką wędrówkę po to, by zrozumieć zdarzenia opisywane w Piśmie Świętym, a życie Chrystusa uczynić sobie bliższym. Pielgrzymka to jest w ogóle bardzo ciekawy sposób na życie religijne, to jest bardzo ciekawa forma aktywności religijnej. Ona zakłada przede wszystkim wyjście z domu, opuszczenie swojego miejsca zamieszkania i udanie się w miejsce święte w celu jego nawiedzenia. Według tradycji często mówi się o tym, że jest to pewne jakby nawiązanie do czynu Abrahama, do jego wyjścia z Ur i poszukania Boga, więc człowiek również wychodząc z domu swojego, porzucając swoje bezpieczne miejsce, szuka Boga, chce Go spotkać, ale jednocześnie chce się uświęcić, znaczy chce przeżyć bardzo silne spotkanie z Bogiem, chce swoją wiarę pogłębić, no a to robi się najlepiej oczywiście w tych miejscach, które są naznaczone obecnością osób świętych. Po ustaniu masowych prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim rozpoczął się intensywny rozwój pielgrzymek do miejsc opisanych w Biblii. Wyprawy te były wyrazem aktywności religijnej człowieka. Czasem jednak były formą nadanej pokuty. Czasem w formie pokuty otrzymywano właśnie odbycie pielgrzymki albo do Ziemi Świętej, albo do innego ważnego miejsca. Oczywiście z tej racji, że Ziemia Święta leży bardzo daleko od Europy Zachodniej, czy w ogóle Europy Chrześcijańskiej, w związku z tym te pielgrzymki do Ziemi Świętej nie były zbyt częste, chociaż wiemy, chociażby ze starożytności, że istniały nawet specjalne przewodniki dla pielgrzymów chrześcijańskich. Pielgrzymka do Ziemi Świętej w średniowieczu mogła trwać nawet kilka lat. Taka wędrówka wiązała się z wieloma niebezpieczeństwami. Wyruszając w drogę, pielgrzymi musieli uświadomić sobie, że może to być ich ostatnia podróż w życiu. Traktowali pielgrzymkę do Ziemi Świętej często jako ostatnią rzecz w swoim życiu. Zakładali, że jest takie niebezpieczeństwo, że nie wrócą stamtąd. W związku z tym ta pielgrzymka wcześniej poprzedzona była spowiedzią, pożegnaniem z bliskimi, dyspozycją swoim majątkiem i właśnie i doborem ludzi, którzy no, też byli gotowi ponieść tę największą ofiarę pielgrzymi, jaką jest właśnie śmierć. Ale była to śmierć w pielgrzymce do grobu Chrystusa, była to pielgrzymka do najświętszych miejsc, w związku z tym no nie było może aż tak bardzo żal. Na początku głównym celem pątników były miejsca związane z męką pańską. Z czasem poszerzyły się o miejsca związane z publiczną działalnością Jezusa z Nazaretu i stały się dla chrześcijan z całego świata Ziemią Świętą. W wielu miejscach wznoszono bazyliki i inne budowle sakralne, co dodatkowo wzmagało ruch pielgrzymkowy. Podczas synodu w Clermont
W 1095 roku papież Urban II wezwał do odebrania grobu Jezusa Chrystusa z rąk niewiernych, co zapoczątkowało wyprawy krzyżowe. W lipcu 1099 roku krzyżowcy odbili z rąk muzułmańskich Jerozolimę. Na zdobytych ziemiach utworzono Królestwo Jerozolimskie. Dzięki w ogóle utworzeniu Królestwa Jerozolimskiego ludzie zrozumieli, że Ziemia Święta w ogóle istnieje w rzeczywistości, że jest w jakimś miejscu konkretnym na ziemi. Okazało się, że w ogóle tam można pielgrzymować, że można tam być, że można dotknąć tych miejsc, gdzie żył Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna, że można wędrować tymi drogami, można zobaczyć pusty grób Chrystusa. To były naprawdę bardzo ważne doświadczenia dla średniowiecznych mieszkańców Europy. Prawdopodobnie także i dla Polaków, tylko że jest właśnie o to pytanie, ponieważ historycy, jednym z najważniejszych zadań historyka jest oddzielenie legendy od prawdy. Ziemia Święta obok Rzymu i Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji była trzecim i najodleglejszym punktem docelowym polskich pątników. Istnieje wiele legend mówiących o tym, że wśród średniowiecznych pielgrzymów do Ziemi Świętej znajdowali się także Polacy. Tradycja jest dość obfita i szeroka, ale jeśli chodzi o źródła, to musimy powiedzieć, że niestety mamy takich przekazów bardzo mało, ale jednak jakieś przekazy są. Więc jeśli poszukujemy śladów polskich pielgrzymów do Ziemi Świętej w średniowieczu, to z XII wieku znajdujemy parę przekazów w rocznikach średniowiecznych, które zachowały się w Polsce. Jedną z pierwszych wzmianek o polskich pątnikach do Ziemi Świętej z naszych ziem możemy napotkać w roczniku małopolskim pod rokiem 1154, gdzie znajdujemy informację Henricus Dux Sandomirensis Iwit Jeruzalem, co oznacza książę sandomierski Henryk udał się do Jeruzalem. Wiemy o tym, co jest najważniejsze z tego przekazu. To, że mamy księcia Henryka, który jest księciem sandomierskim, który żył także w Lublinie w Sandomierzu, który udał się na pielgrzymkę do Jeruzalem w 1154 roku. Kolejne wzmianki znajdują się w roczniku Kapituły Krakowskiej pod rokiem 1162, w którym zapisano Jaksa iwit Jerozolimam. Jasko, czyli Jaksa, nam znany późniejszy Jaksa z Biechowa, udał się do Jerozolimy. Bardzo podobnie jak książę Henryk Sandomierski, to w odstępach tylko widać kilkunastu lat. To jest drugi pielgrzym, który tam właśnie wędruje. Z innych roczników na temat Jaksy Miechowskiego wiemy, że sprowadził stamtąd bożogrobców, czyli właśnie opiekunów grobu świętego, którzy potem założyli właśnie kościół w Miechowie. Pewnie wszyscy, nawet którzy tutaj przybywali, przechodzili przez najważniejsze miejsca święte, przez Bazylikę Bożego Grobu, schodzili z Góry Oliwnej, przez ogród Getsemani, ogród Oliwny. Pielgrzymka do Ziemi Świętej wywarła na Jaksie ogromne wrażenie. Bardzo głęboko przeżył czas pielgrzymki. Pragnął, aby jego krajanie przynajmniej po części mogli doświadczyć tamtej rzeczywistości. Chciał także do końca życia pamiętać, jak wielkim cudem jest pusty grób Chrystusa. Postanowił wybudować świątynię, a w niej realną kopię Bożego Grobu z Jerozolimy, którą do dzisiaj można zobaczyć w Miechowie. Ten kształt, który Jaksa nadał swojej świątyni, oddaje, jak się domyślamy, ten najstarszy, pierwotny kształt świątyni jerozolimskiej. Także właściwie, gdybyśmy chcieli się przekonać, jak ta świątynia wyglądała kiedyś w Jerozolimie, to lepiej pojechać do Miechowa niż do Jerozolimy, ponieważ tam będziemy widzieli więcej szczegółów tej zabudowy pierwotnej przed tymi przebudowami, które następowały w Jerozolimie już później, w epoce nowożytnej.
Badania archeologiczne i najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają naukowcom znajdować coraz więcej drobnych śladów świadczących o uczestnictwie mieszkańców ziem polskich w średniowiecznym ruchu pielgrzymkowym. Na przestrzeni wieków podróż do Ziemi Świętej stawała się coraz bardziej dostępna, również dla pielgrzymów z Polski. Pomimo wielu zawirowań historycznych, Polacy z chęcią udawali się w miejsca związane z życiem Jezusa Chrystusa. Polska przez cały XIX wiek nie istniała na mapach świata, nie istniała na mapach Europy, jednakże Polacy tutaj przybywali do Ziemi Świętej, szczególnie jako pielgrzymi. I oprócz tych największych, chociażby Juliusza Słowackiego, mamy całą rzeszę mniej znanych pielgrzymów, mniej znanych turystów, dzisiejszym językiem mówiąc, którzy Ziemię Świętą odwiedzali. Polscy pielgrzymi nierzadko mieli problem ze znalezieniem miejsca noclegowego podczas pobytu w Ziemi Chrystusa. Bywały nawet sytuacje, że noc musieli spędzić pod gołym niebem. Ciężkim losem polskich pielgrzymów w Ziemi Świętej przejął się na początku XX wieku pochodzący z Lubelszczyzny ksiądz kanonik Marcin Pinciurek. Widząc trudy, z jakimi zmagali się polscy pątnicy, pragnął stworzyć dla nich miejsce schronienia. Dzięki wsparciu wiernych oraz własnym oszczędnościom, po wielu staraniach nabył w 1908 roku średniej wielkości dwupiętrowy budynek w obrębie murów Starego Miasta, który nazwał Domem Polskim. Pierwsze lata to był stary dom, był ksiądz Pinciurek, który pracował w patriarchacie i jak on widział, że inne narodowości, Niemcy, Francuzi, Włosi, mają swoje domy dla pielgrzymów, a nasi pielgrzymi to byli tak traktowani jak niewolnicy. Nie mieli gdzie mieszkać, niekiedy gdzieś tam pod schodami u kogoś albo w innych miejscach i dlatego on za własne oszczędności kupił ten dom w Starym Mieście i oddał to episkopatowi. Wielkie poczucie misji księdza Pinciurka najlepiej streszczają słowa wypowiedziane przez niego na łożu śmierci. Wszystko dla ludu polskiego. Po śmierci księdza Pinciurka opiekę nad Domem Polskim powierzono siostrom elżbietankom. Nasze siostry były sprowadzone przez kardynała Chlonda i on to sprowadził, bo inne siostry jakoś nie chciały się podjąć. Jak one przyjechały do tego starego domu, to wszystko było w ruinie, bo ten ksiądz już zdążył umrzeć, a dom został opustoszały, to wtedy i były węże na klamkach, jak one przyszły, i szczury, i te siostry w takich warunkach zaczęły prowadzić ten dom. W latach 30. XX wieku Stary Dom Polski nie był już w stanie przyjmować wszystkich chętnych pielgrzymów. W 1934 roku siostry elżbietanki dzięki pomocy darczyńców i własnych oszczędności nabyły niewielki teren poza murami Starego Miasta, na terenie którego zaczęto budować nowy Dom Polski. Te siostry nasze kupiły ten teren, ale to z różnych składek, dobrodzieje to przyjeżdżali, jacyś już potem zaczęli przyjeżdżać goście z zagranicy, nasi Polacy. Siostry po zakupie tego miejsca rozpoczęły budowę, której musiały zaprzestać w związku z wybuchem II wojny światowej.
nie można było materiałów dostać, bo wojna była. Więc one jak mogły, to tyle co już miały zgromadzone, ale jak tak się trochę uspokoiło, więc zaczęły tą budować. Od 1940 roku, kiedy w Palestynie przebywała brygada strzelców generała Kopańskiego, oni zaczęli wznosić nowy dom polski. Dzięki pomocy żołnierzy stacjonującej wówczas w Jerozolimie brygady generała Kopańskiego, wiosną 1941 roku ukończono budowę nowego domu polskiego. Pomogli siostrom rozpocząć jakby na nowo budowę. Dom miał początkowo służyć jako też częściowo dom pielgrzyma, ale też ambulatorium dla biednej ludności tutejszej. Budowę nowego domu polskiego ukończono w samą porę, gdyż dwa lata później do Jerozolimy przybyli polscy żołnierze, dowodzeni przez generała Andersa. Dzięki ich pomocy, dzięki pomocy później żołnierzom, którzy przybyli z armią Andersa, mogły siostry urządzić ten dom, wybudować, a później urządzić dom. I rzeczywiście te dwa domy polskie są w Jerozolimie, są taką, można powiedzieć, oazą polskości, prowadzone są przez polskie siostry. Można tam zatrzymać się pielgrzymując, można zjeść coś polskiego, a nie tylko kebaba czy falafela, więc rzeczywiście to są takie wyspy polskości. Sowietów, byli to właściwie żołnierze, ale również całe rodziny, które po Układzie Sikorskim-Majskim zostały zwolnione z gułagów sowieckich i przez Palestynę właśnie docierały potem na cały Bliski Wschód, a potem no, można powiedzieć, że ten korpus generał Andersa rzeczywiście wziął udział w bitwie o Monte Cassino. To miejsce jest także związane z działalnością polskiego rządu na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Na terenie naszego klasztoru dominikańskiego w Jerozolimie funkcjonowały instytucje związane z rządem, z opieką nad polskimi uchodźcami, którzy wtedy z różnych stron, często przez Syberię, przez Persję, Irak, Syrię, przybywali tutaj do Ziemi Świętej. Tutaj w naszym kościele świętego Szczepana odbywały się nabożeństwa dla żołnierzy. Liczy się, że około 5% żołnierzy Andersa opuszczających Związek Radziecki stanowili Polacy pochodzenia żydowskiego. W czasie stacjonowania polskiej armii w Jerozolimie w roku 1943 zaczęło dochodzić do licznych dezercji ludności żydowskiej. Taka sytuacja stanowiła niemały problem dla dowództwa, gdyż nagły brak około 3000 żołnierzy stanowczo osłabiał zdolności bojowe armii. Generał Anders rozumiał potrzeby czy też pragnienia tych Żydów do tego, żeby wraz z innymi Żydami próbować tworzyć osadnictwo żydowskie czy też nawet państwo żydowskie właśnie na tym terenie. Brytyjczycy nalegali na to, żeby w jakiś sposób tutaj Armia Polska zareagowała na tą masową dezercję. Z drugiej strony właściwie nie wyciągnięto konsekwencji wobec żadnego z tych Żydów, który zdezerterował. Żadnego nie ścigała polska żandarmeria, ani żaden nie został pociągnięty do odpowiedzialności za tą dezercję. Zdarzało się nawet tak, że polscy oficerowie, polscy dowódcy wiedzieli o tym, że jakiś żołnierz po prostu zdezerteruje, albo on wprost o tym mówił, że następnego dnia po prostu nie wróci do koszar i zdarzało się tak, że życzono mu nawet powodzenia.
Wielu osadników żydowskich na terenach Ziemi Świętej stanowili Polacy narodowości żydowskiej. Wielu z nich należało w przedwojennej Polsce do inteligencji, przez co stanowili siłę gotową do tworzenia państwa Izrael. Jest tutaj taka ciekawostka, że jednym z tych, którzy zdezerterowali właśnie z armii generał Andersa, którzy zostali w Palestynie, był późniejszy premier Izraela, premier Begin, który na przełomie lat 70. i 80. doprowadził do porozumienia z Egiptem, który dostał również za to pokojową Nagrodę Nobla. To człowiek, który studiował przed wojną w Polsce, który wraz z armią generał Andersa wyszedł właśnie z Sowietów. Sowieci wcale nie byli skłonni do tego, żeby pozwolić na to, aby ci Żydzi mogli opuścić Związek Radziecki. Właściwie to już od grudnia 1941 roku Sowieci zaczęli czynić trudności w tym porozumieniu Sikorski-Majski, mówiąc o tym, że zwolnieni mogą być tylko do armii generała Andersa ci, którzy mają pochodzenie polskie. I tutaj już był problem chociażby z Żydami. Sowieci zaczęli uznawać, że tylko ci Żydzi, którzy pochodzili z części zachodniej i tej centralnej Polski, tej, która była okupowana wcześniej przez Niemców. I Polacy wręcz wymagali od Sowietów tego, żeby rzeczywiście ci Żydzi mogli razem z armią generała Andersa wyjść właśnie z tej nieludzkiej ziemi. Ziemia Święta nosi nadal ślady pobytu polskich żołnierzy, którzy przebywali tutaj jeszcze za czasów mandatowej Palestyny. W czasie całej II wojny światowej Palestyna stała się miejscem schronienia dla nich. Były to miasta Nazaret, Tyberiada i nasze tutaj Ain Karem. Polscy żołnierze we wszystkich miejscach stacjonowania angażowali się w życie religijne i kulturalne. W miasteczku Ain Karim utworzono w latach 1942-1947 Polską Szkołę dla Młodzieży przybyłej do Palestyny wraz z armią generała Andersa. Polacy w szczególności upodobali sobie sanktuarium nawiedzenia świętej Elżbiety, które z czasem zaczęto nazywać polskim kościołem. Z inicjatywy polskiego opiekuna duchowego, ojca Aureliusza Borkowskiego, w 1954 roku żołnierze z rodzinami ufundowali na murze przed kościołem szereg tablic z tekstem hymnu Magnificat w kilkudziesięciu językach, które możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Jest również ta nasza polska szczególna tablica z upamiętnieniem najważniejszych miejsc dla żołnierzy wojsk Andersa. To jest Jasna Góra, to jest Ostra Brama i Kościół Mariacki w Krakowie. Niestety nie ma polskiego kościoła w Jerozolimie, takiego fundowanego przez Polaków, czy poświęconego w jakiś sposób szczególny, ponieważ takie kościoły wokół Starego Miasta w Jerozolimie powstawały pod koniec XIX wieku czy na początku XX, no kiedy Polski nie było oczywiście. Stąd nie mamy odpowiednika Bazyliki na Sionie, która jest niemiecka, czy kościoła świętego Szczepana z École Biblique francuskiego. Takich miejsc nie ma. Jest jednak wiele innych materialnych śladów polskości, pozostawionych przez żołnierzy generała Andersa. Są nimi m.in. tablice w Jerozolimie, Nazarecie oraz Betlejem. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie,
ale nasz szlak też.